Od momentu, kiedy się dowiedziałem, będąc w pracy, że nasze dziecko zostało zamordowane, jakby się świat dla mnie skończył. Pewny moment życia mojego został zerwany. Od tamtego czasu przestałem praktycznie racjonalnie myśleć. Na całe szczęście znalazła się rodzina w pobliżu nas. Notabene dziecko było niepełnosprawne. Całe życie walczyło ze swoją niepełnosprawnością, a czterech zwyrodnialców stanęło mu na drodze i przerwało dzieciakowi wszystkie jego marzenia. Chłopak się dostał na studia, był szczęśliwy, uczył się, miał jakieś plany, marzenia. W ciągu jednej, nie wiem jak długo go zabijali. Wszystko to legło w gruzach, tak? Zabijając go robili sobie selfie, bijąc go, ponieważ po zabójstwie udali się do dyskoteki, w której pokazywali zdjęcia, jak znęcali się, jak w jaki bestialski sposób zabijali dziecko, przypalając je nożem i tym nożem go zabili. To jest, do mnie nawet dotarły informacje od jednej z dziewczyn, która miała kontakt z Pawłem W., że w momencie, kiedy został zamordowany, zeszło mu powietrze. I o to się zaczęli też kłócić między sobą. To było, te informacje, które do nas docierały, były wręcz makabryczne. Ich śmierć, ich zgon, jeżeli będzie naturalny, powinien mieć miejsce w więzieniu, w zakładzie karnym. Dożywocie, bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 35 latach, proszę Państwa. Tego życzę sobie, jak również tym wszystkim, którzy będą śledzili proces tych zwyrodnialców, bo inaczej nazwać ich nie można.